Elo mordeczki, witam was kochani. Nowe miejsce, nowe jezioro, zaczynamy. Fajna miejscóweczka, takie nieduże jezioro bym powiedział, ale jeden jest fajny myk tutaj, nie ma w ogóle aligatorów. To jest jezioro, w którym nie ma aligatorów, wszystkie aligatory są wyłapywane. Patrzcie, ile tutaj jest ptaków. Ludzisko na tych drzewach. Nie wiem, czy to widać, ale fantastyczne. To są te z tymi różowymi takimi dziobami. Jak poszły w tango. Śliczne. A tu jaka fajna czarna kaczuszka. Czy chuj wie, co to jest. No nic. Zaczynamy. To jest Stella Lake. I połowimy tutaj. Jestem tutaj też pierwszy raz. Właściwie każde jezioro, które wam do tej pory pokazałem, patrzcie. Patrzcie, co się dzieje. No fantastycznie, widoczki są piękne. Dobra, jeden myk jest, bo to fajne jest, jezioro nie jest duże, ale jest jak na Florydę, to nawet głębokie, bym powiedział. Także pobawimy się, kochani, i ja... Ale tutaj pięknie, jakie fajne trawy tutaj są. Dobrze, muszę stąd wypłynąć, bo silnik mi grzęźnie. Ale ślicznie. Dobrze, zaraz coś tutaj się zacznie dziać, kochani. No nic, ja biorę w takim razie wędeczki, już sobie szykuję i zaczynamy na tym nowym jeziorku. Stella Lake, piękny dzionek, w tej chwili już jest 18 stopni Celsjusza, jak widzicie, ja już jestem w krótkich spodeneczkach, zero wiatru jak na razie. Zobaczymy, co tutaj wejdzie. Zaczynam w każdym bądź razie od algi i ruszamy z tematem. Ja dalej na razie nie płynę, zatrzymam się tutaj, bo fajnie to wygląda. Trzciny. Jakby tutaj była Polska, to tutaj by były piękne szczupce. Ale nic, może i tutaj będą. Adios, kochani. Widzimy się z pierwszą rybą. Tak jak mówiłem, alga na kijaszku. I śmigamy. Jezus. Ale ładnie tu wygląda. Ale się wbiłem. Gdzie jest to? Pięknie to. Siedzi. Zgadnijcie co. Szczupły. Proszę. Florycki pierwszy szczupły. Ja pierdykam. Nie jest to bestia, ale ja pierdykam. Proszę. Taki. I na algę. Proszę, jaki pistolet. Plum. Proszę, co tu się dzieje? Ale jakie jest zajebiste jeziorko. Patrzcie, jakie rośliny. Klasyka. Proszę, nie ma to jak szczupłe. Ale udział pierdyknięty.
Lecimy po więcej. Tym razem nie szczupły, a normalnie basik. Narabala, Texas Rig. Kochani, i mamy tutaj takiego basinieńka. Ładnie zahaczył. Nic wielkiego, mała rybka. No ale nic. Wracaj. Texas Rig. I ryba siedzi. O to w tym wszystkim chodzi, kochani. Piękna pogoda już jest. Gorąco mi się robi. Ale no nic. Łowimy. Na takiego robala wziął. Niby takiego raczka, niby Bóg wie co to jest. Ale fajnie. Fajnie wziął. I zobaczmy. Może jakiś kolejny też weźmie. Co tam jest? Rzućmy tam. Drobnica. Tu jakaś ryba atakuje. No nic. I w ogóle małe basiki jak pływają. Normalnie pełny wypas. Ślicznie. Śliczna miejscóweczka. Szukam jakiegoś fajnego miejsca. Pełno ryb jest normalnie. Pełno ryb, pełno drobnicy. Ale też widzicie, jak jest pięknie zarośnięte normalnie. Liczna miejscóweczka. Dobra, jest rybka, kochani, kolejna, tym razem na Nedryga. Nedryg i mały kolejny basik. Dokładnie, chodź tutaj, bestyk. Bardzo mały, nie wiem gdzie są duże, ale na Nedryga. To jest fajna sondaczowa, okoniowa przynętka i tak samo basowa, coś takiego. On tak staje na dnie. Ding, 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 ding. No i nic. Kolejny basik. Bieg go do wody. I tutaj sobie troszkę ten podziubiemy za nimi. Widziałem, podobała wam się moja kuchnia. No coś trzeba robić w życiu.
Patrzcie, widzę, że tutaj pustynia się zrobiła. Jak były przedtem ryby, tak teraz tylko jakąś jedną tu widzę na 3,5 stopy. Dobra, nieważne. Pokażę wam teraz tego nedryga, jak wygląda, co to jest. Dobra, na chwilę. Dobra, to ja ten. Tutaj używam takich gum. To są właśnie gumy pod nedryga. Nie tylko to, można zakładać cokolwiek, tylko chcecie, ale tu Zeeman robi dobre sprzęciachy, także nie ma co kombinować. Dobra, tu mam takie niebieskie raczki. To jest właśnie raczek, na którego ja złowiłem przed chwilą tą rybę. Taki mały. Pyk. A tutaj są normalnie takie ten. Dobra, ja zmienię tego nedryga. Właśnie specjalnie teraz pokażę wam jeszcze teraz główkę, jak główka wygląda do nedryga. Ja sobie to szybko zmienię i zmienimy kolor. Może kolor zrobi tu jakąś robotę. Dobra. Tak to wygląda. Fajne raczki. Pach. A ja jeszcze sobie w takim razie, bo mam takie dwa niebieskie i jeszcze mam, co to jest? Watermelon Red. I jeszcze mam takie raczki w takim kolorze. Dobra, znajdźmy teraz główki do tego. Znajdźmy główki do tego. Dobra, tu jest to. Tu są. Dobra. To są główki do nedryga, kochani. To jest duża, to jest mała. Tak to wygląda. I widzicie, ja sobie tego raczka tutaj na tą mniejszą nadzieję. Pyk, fajny ma zadziorek ta główeczka, że nie spada ten. Nie spada robaczek, raczek, znaczy się. Killer na sandaczyki, na okoniki i na basiki. No i dobra. Tak wygląda mój nedryg. Coś takiego. I to pójdzie tutaj na wędziankę i sprawdzimy ten kolor. Sprawdzimy ten kolorek. Może akurat watermelonik lepiej zadziała, jeżeli ten niebieski. Fajnie, szkoda tylko te. Próbowałem jeszcze na tą algę, rzucam, ale te szczupaczki jakieś nieaktywne. Ale może jeszcze coś wpadnie, jeszcze nie koniec tego wszystkiego. Dobra. Tu. No i dobra, lecimy z tym koksem. Watermelon robalek i zobaczmy, może ten kolorek ryba będzie bardziej lubiała. Mi odgryzł skurwiel, tutaj było branie. Nic, spróbuję z jedną nogą. Kaleka lures. Na kalekę polecę. Fajnie uderzył, ale chyba se nie celnął, bo nogę mi odgryzł.
pięknie pozarastane wszystko. Ale ryba nieaktywna, ja pierdykam. Taka miejscowa normalnie. A ja nie wiem, gdzie ta ryba jest. Pięknie ugrzy basik spinnerbaita. Ładny florycki basik. Apa. Dobra. Gdzie ten hak? Dobra, wylas. Opuśćmy go. Kolejny taki basik, tym razem na spinnerbaita. Ładnie ugrzał plum. Uciekaj mordo do wody, a my bawimy się dalej. Piękne tu ryby pływają. Kurwa, co to było? Karp sum? Ale czad. Ale tu musiał na nockę przyjechać ludziska. I to chyba już może w następnym tygodniu, w tygodniu. Tu jest fajnie. Połowimy tutaj jakieś karpiowate. Dobra, chwila przerwy. No i tak, mordeczki, patrzcie jak gorąco. Normalnie południe wybiło i piekę się, kurwa, nie mogę już wytrzymać. Jest tak mi gorąco, że jak narzekałem na zimno, tak teraz narzekam na gorąco. No nic. 20 minut jeszcze sobie daję i spadam stąd, bo nie idzie wytrzymać. Rozebrałem się ile mogłem, ale no piekę jajka normalnie. Straszna porażka. W każdym razie wybiorę się tutaj na noc. Któregoś pięknego raza upatrzyłem piękną miejscówkę i takie wielkie karpie tutaj pływają. Zasadzę się na nie. Ale to dopiero może nawet i na środku tygodnia. Zobaczymy, jak mi czas pozwoli. No nic, mordeczki, przesuwam się i jeszcze chwilę połowię i spadam na bazę. No i tak, mordeczki, tak to wygląda tutaj. Ja już dopłynąłem do mariny i zwalam się. Normalnie gotuję się. Gotuję się, padam. Jedziemy tutaj wieczorem, na wieczór. Pogoda już na Florydzie. Świetnie, czekajcie, bo motkę mam straszną. Pogoda już na Florydzie nie dopisuje za bardzo. Gorąco. Gorąco jak sto chuj, bym powiedział. W ogóle nic, przez nic nie chcę brać teraz. Od ostatniej ryby upłynęło, nie wiem, z półtorej godziny i dupa. Słuchajcie, jaki jest myk. Zrobimy to jezioro jeszcze wieczorem. Przybiję tutaj wieczorem i w ogóle zasiądę tutaj na nockę. Mam fajną miejscówę. Wielkie ryby widziałem, jak tam pływały.
znaczy karpie i amury prawdopodobnie. Zrobię sobie tutaj zasiadeczkę. A ja teraz już nic, dobijam do Marinki, ludziska i to by było na tyle. Fajnie, tutaj taki dek jest zbudowany, a tutaj jest normalnie sleep. Tam jest knajpa, jakiś sklep, ale to szrot. No nic, ludziska, mordeczki moje. Do następnego i prawdopodobnie widzimy się z tego samego jeziora. Z tego samego jeziora, tylko że wieczorową porą. Tak to zrobimy. Dobra, żegnam się z wami, mordeczki. Trzymajcie się.